Hej, hej, witam was w kolejnym filmie. Cześć, doktor Agon, zamiennie Dragon, jak wolicie. Przypominam na początku filmu, że nie jestem alfą i omegą i za takiego się nie uważam. Rzeczy, które stosuję w grze, wypracowałem sam. Możecie z tych moich pomysłów korzystać, możecie z nich nie korzystać, to zależy od was. Przedstawiałem wam już filmy o tym, jak magazynować kilkadziesiąt milionów mięsa. Był film o tym, jak wymaksować bohatera pięciogwiazdkowego. Jeżeli te filmy się wam spodobały i co ważniejsze, jeśli się wam przydały, zasubskrybujcie kanał, proszę. Dajcie kciuka do góry, będzie mi niezwykle miło. Jeśli wam się nie przydały, proszę nie hejtujcie. Pamiętajcie o tym, że nawet jeśli coś jest dla was oczywiste, to dla kogoś innego może wcale takie nie być. W dzisiejszym filmie omówimy sobie wojny, a konkretniej takie tematy jak ustawić obronę całego sojuszu, jak wybierać sobie przeciwnika i jak dobierać do niego składy. Pamiętajcie, że to, że ja akurat atakuję bohaterami pięciogwiazdkowymi, a wy macie tylko trzygwiazdkowych bohaterów, nic nie zmienia. Ja będę się starał w trakcie filmu tłumaczyć całe mechanizmy, a te można stosować niezależnie od posiadanych bohaterów. Czyli jakby zasada jest taka sama, niezależnie czy macie bohaterów 2, 3, 4 czy 5 gwiazdkowych. Różnią się bohaterowie i ich umiejętności, ale cała reszta jest podobna. Ustawienie obrony. Tutaj potrzebna jest dyscyplina sojuszowa. Na początek musicie całym sojuszem ustalić, jaki macie najsilniejszy kolor wspólnie, czyli najwięcej członków sojuszu, jakiego ma mocnego tanka. To jest bardzo ważne. Dajmy na to, że będzie to kolor niebieski, wtedy wszyscy na froncie ustawiają niebieski. Koło niebieskiego dobrze z prawej albo z lewej postawić kolor czerwony, a z drugiej strony na przykład fioletowy. Dlaczego akurat czerwony? No bo logiczne, jeżeli ktoś będzie atakował niebieskiego najmocniejszym swoim składem, czyli zielonym, no to zielony najsłabiej bije czerwony, więc ten czerwony musi być blisko. Analogicznie obok czerwonego z prawej powinien być zielony, a obok fioletowego potem z lewej żółty. I tak na przykład optymalne ustawienie przy niebieskim, ja bym powiedział, że jest żółty od lewej, potem fioletowy, następnie niebieski, czerwony i zielony skrajnie na prawej. Tak mamy akurat ustawienie u siebie w sojuszu zrobione. Co to daje? Jeżeli wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, ustawicie tak samo kolor, to przeciwnik będzie miał bardzo mocno utrudniony wybór kogoś, kogo może zaatakować. Ja zawsze wybieram sobie drużyny monokolorowe, co zobaczycie później, czyli jak akurat gram składem 4 plus 1, czyli 4 klocki, 4-4 bohaterów w jednym kolorze, jeden bohater w przeciwnym, to będę wyjaśniał później, i wyszukuję sobie przeciwników, którzy mnie pasują pod dany kolor. W momencie, kiedy cały sojusz ma tak samo ustawione kolory, taka taktyka odpada. Wybijamy komuś przewagę w tym momencie podczas wybierania. On po prostu musi wtedy dobierać się do bohaterów. To jest bardzo ważne i zwiększa szanse wasze na wygrane, a zmusza przeciwnika do tego, żeby robił troszkę słabsze punkty. Oczywiście tak dobierać dla całych 30 osób w sojuszu skład jest ciężko, dlatego my pomimo tego, że jak widzicie tutaj na tablicy, w większości mamy ustawione składy akurat w ten sposób, który podałem, to niektórzy się wybijają, no, dają mocniejszy kolor przy środku, stosują go zamiennie. Natomiast front obligatoryjnie, obowiązkowo musi być u każdego taki sam. Czyli jeżeli jest niebieski, to każdy musi mieć niebieskiego bohatera na początku. Zobaczcie, jak to wygląda u naszego przeciwnika na wojnie. Oni skład mają taki, że na froncie jest wszędzie zielony, który jest najpopularniejszym ostatnio kolorem ze względu na telurię bardzo mocno, ale resztę mają różną. Ten akurat żółty, fiolet obok, kolejny ma niebieski i fioletowy, tu żółty i niebieski. Co tu mamy dalej? Zielony i fioletowy. To powoduje, takie ustawienie powoduje, że ja atakując będę sobie dobierał moimi składami składającymi się z różnych kolorów nie tyle do frontu, co do postaci będących bezpośrednio obok fronta, czyli tutaj niebieski i żółty jest, tu jest niebieski i żółty, też tutaj niebieski i żółty, tak się powtórzyło, widzę u góry niebieski i czerwony. Za chwilę wam to zaprezentuję w czasie wojny. Jak widzicie, tutaj zostało nam tylko 33 minuty do wojny. Ja akurat, ponieważ jestem jedną z mocniejszych postaci u siebie w sojuszu, to zazwyczaj staram się czekać do końca, żeby wiedzieć, kogo muszę zaatakować. To znaczy, żeby wiedzieć mniej więcej, ile punktów jest do zrobienia, jak tą taktykę sobie przygotować. Ze mną czeka też zazwyczaj kilka osób ze słabszymi składami,
którzy, jeżeli mnie się ataki nie powiodą, to oni swoimi składami potem dobijają. Pamiętajcie, że te słabe składy dobijające są różnie ważne, bo nawet jeżeli jakiemuś koksowi nie uda się wyeliminować do końca przeciwnika, to ktoś ze słabym składem nie musi atakować od zera i robić jednego czy dwóch punktów, tylko może właśnie takiego delikwenta, któremu zostały trzy czy cztery postacie, czy czasami dwie albo nawet jedna, może ten swój słaby skład na tym wykorzystać i to też jest bardzo ważne. To też musicie dobrze sobie zaplanować. Bardzo ważne jest to, że na wojnie walczy się dla całego sojuszu. To nie są najazdy, gdzie robicie punkty tylko dla siebie. Tutaj taktyka całego sojuszu jest ważniejsza od waszych małych punktów. Co z tego, że jedna osoba zrobi 300 punktów, jak kolejne zrobią na przykład po 50 czy po 100? Lepiej, żeby 10 osób zrobiło po 200 punktów. Wtedy jest wynik sojuszu dużo lepszy i dużo większa szansa na wygranie niż wtedy, kiedy jedna osoba zrobi bardzo dużo punktów, bo będzie na przykład mocnymi składami brała najsłabszych. Ja jako, tak jak powiedziałem, poniekąd lider u siebie w sojuszu, zawsze wybieram największych koksów, którzy są na tablicy, po to, żeby moi koledzy mający słabsze składy nie musieli tracić swoich ataków na tych mocnych przeciwników. No dobra, no to szukamy jakichś koksów. Ci tutaj wydają się dosyć mocni. Heimdall na froncie. Mocno. Tu przyznam szczerze, że nagrywając ten filmik zrobiłem jeden błąd. To znaczy, kompletnie nie spojrzałem na to, że jest Vela. Vela jest taką postacią, której za żadne skarby nie atakuje się czerwonym kolorem. Wszystkim innym, tylko nie czerwonym. No ja czerwonym zaatakowałem. Efekt zobaczycie za chwilę. Dlatego uczcie się na cudzych błędach, bo tak jest dużo lepiej. Standardowy mój zestaw, czyli na środek Elena z kontrą, wiadomo, Mariana robiąca uniki, Jean-Francis, który jest dosyć mocnym palaczem. I tu zawsze mam dylemat, czy wybrać czerwonego kapturka, czy wybrać Aresa. Ares też leczy i wzmacnia tych obok, jest dużo mocniejszy, jeśli chodzi o obronę, natomiast plusem czerwonego kapturka jest to, że ma dużo mocniejszy atak, jeśli chodzi o klocki, a jakby przy ataku prawie że monokolorem, no bo to jest 4+1, te klocki tutaj w większości robią robotę. No i dodatkowo daje te minionki, które też nas trochę osłaniają, więc wybrałem czerwonego kapturka. On nie zawsze odpala, nawet bym powiedział, że czasami rzadko. I tyle. Czwartym zawodnikiem, którego zazwyczaj dobieram, to jest leczący. Robię tak dlatego, żeby w momencie, kiedy nie mam czerwonych klocków i ciężko mi idzie atak, ten dodatkowy kolor pozwala mi dużo dłużej przetrwać w grze, bo jest szansa na to, że akurat fiolet w tym momencie mi spadnie, więc będę mógł się wyleczyć raz czy drugi. No dobra, zobaczymy. Na początek trzy klocki podpasowały, tu widzę kolejne dwa, więc front wywaliliśmy i to jest połowa drogi do sukcesu. Natomiast minusem jest to, że przestały lecieć czerwone klocki kompletnie. I tutaj niestety to spowodowało, że na tą chwilę jestem w czarnej, przynajmniej dziurze. No tak, naładowała się Vela, która wyłącza mi całkowicie czerwony kolor, bo ona tam daje chyba, nie wiem, 90% do obrony przed czerwonym. Tu to, o czym powiedziałem, czyli fioletowy, który się naładował, pozwolił mi przeżyć trochę dłużej, inaczej już by mnie nie było najprawdopodobniej. Tu zabrali mi trochę many. Dobra, próbujemy dalej, czyli nie ma czerwonych klocków, na które będziemy czekali. Próbujemy się ładować fioletowymi i przetrwać jak najdłużej i poczekać, żeby te czerwone klocki w końcu spadły. Coś tu jest, ale to też mi nic nie da. Znowu po raz drugi ratujemy się fioletem, mimo że jest to tylko czterogwiazdkowy. No dobra, teraz trzeba zrobić jak najwięcej, żeby... No tak, jeszcze odpalił rycerz, który ściągnął na siebie cały atak. I to jest typowy przykład źle dobranego składu atakującego do obrony przeciwnika. Pomimo tego, że dwa razy się podratowałem, to jakby już widać, że to nie za wiele mi da. Zaraz się pewnie odpali Vela po raz kolejny, bo to inaczej nie może być. No jedyny plus jest taki, że udało mi się wybić fronta dla kogoś z mojego sojuszu, kto dokończy robotę. I tyle. Dobra, szukamy sobie następnego. Kogo my tu mamy? Biorę te lurie, mimo że to są najtrudniejsi przeciwnicy. No ale tak jak powiedziałem, no ja jako gracz z mocniejszymi składami wybieram ich na początku.
najtrudniejszych biorę na początku. Tutaj akurat mam Obakana i Wilka Bossa, oni fajnie się uzupełniają, bo dają mi kontrę na czterech zawodników. Muszę dobrać kogoś jeszcze na to miejsce, sprawdzimy sobie, co tu jest. Dobra, damy kogoś zielonego. Myślę, że Peters będzie dobry, bo on blokuje umiejętności, mimo że jest to czwórka. Mogłem dać Horgala zielonego, który jest dużo mocniejszy, no ale zobaczymy. Jak Peters odpali, to będzie nieźle. Ważna rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem. Za każdym razem dopasowujcie do zestawu oddziały. No dobra, zobaczmy, jakie mamy klocki. Jest jakiś fiolecik na początek. Szału nie ma. Ale coś się z tego da zrobić. Pamiętajcie, żeby nigdy się nie spieszyć. To nie jest tytan, tu nie trzeba szybko atakować, tu trzeba poplanować. O, ja sobie wykonałem ruchy takie, że dzięki temu zrobimy sobie fioletowy diamencik. Co tu dalej? Teraz walniemy sobie tak. Najważniejsze ściągnąć telurię tutaj na początek. Jeden zszedł, nie udało nam się telurii pociągnąć, ale odpaliło nam się wszystkie inne. Najpierw się w takim razie uleczymy i ściągniemy z siebie te efekty, które nam dali. I teraz tak, no najlepiej telurię, więc co tu innego można? Uderzymy Sartaną. Jeszcze nie udało się nam zabić, to Obakanem. Nie musimy w telurię, tylko już walniemy obok, bo Obakan wali trzech. Dobra, dwie najważniejsze postaci ściągnięte. Odpalimy kontrę w bosie i zobaczcie, teraz mam kontrę na czterech zawodnikach, czyli praktycznie gdzie nie uderzą, to sami się będą wykończali. No oczywiście, jak to jest zwykle, odrodzenie u przeciwnika. To zawsze mnie fascynowało, że odrodzenie u przeciwnika zawsze działa co chwilę, a u mnie prawie nigdy. To jest jakiś fenomen. Zielonym Petersem zablokowaliśmy sobie Sartanę, więc możemy dalej atakować. Oczywiście drugie odrodzenie przeciwnika, no bo jakby mogło być inaczej. Oczywiście pomoc polowa nas wykańcza powoli, ale znowu sobie zablokujemy Sartanę Petersem, który w tym momencie jest fenomenalny. Dlaczego nie atakuje w pierwszej kolejności czerwonej Mariany? Bo Mariana ma unik i tutaj jest duże ryzyko, że atakując ją stracimy efekty, więc ataki specjalne, więc lepiej atakować tych, których na pewno trafimy. W tym momencie była to Sartana, bo ta Menda też często robi uniki. Dobra, dosyć prosta walka. Lecimy dalej, szukamy. Kolejna teluria. Sprawdzę najpierw, jakie kolory mi, nie pamiętam, zostały drużyn. Żółta i niebieska, więc zaatakujemy tutaj. Nigdy jak jest Ursena, nie atakujcie żółtą drużyną, bo jak ona odpali, to już jest pozamiatane. Natomiast tego zaatakujemy sobie drużyną niebieską, bo mamy z boku czerwonego przeciwnika. Tak jak powiedziałem, dobieram sobie zawsze pod kolor. Oczywiście leczący, ponieważ jest dwóch zawodników, czyli główny teluria, która rzuca na mnie spowolnienie many, i Jean-Paul, Jean-Francis, który na mnie próbuje mnie palić, więc dam tym razem leczącego, który ściąga efekty ze mnie, a nie z przeciwnika. No i atakujemy niebieskim. Dosyć mocny skład. Tak jak powiedziałem, ważne, aby bardzo dopasować oddziały. Oddziały tam, gdzie trzeba, dajemy szybko ładującą się manę. Tam, gdzie jest mocny atak, dajemy oddział wzmacniający atak. To też jest ważne, tak? Tutaj akurat nie za wiele mam do zmieniania. Może być tak, jak jest. Lecimy. Widzicie, składy przeciwników dosyć mocne. Niebieskiego jak na lekarstwo. Akurat zielono-czerwona plansza. No ale dobra, zobaczymy. Może coś tu uratujemy. Znowu jakiś niebieski nam się tutaj zrobił. Co tu mamy dalej? Dobra, znowu mamy jakieś niebieskie trzy klocuszki. Teraz co by tu zaatakować? I oczywiście w pierwszej kolejności powinienem ściągać telurię, ale atakuję Obakana, dlatego że jemu została połowa energii, a za chwilę odpali, więc w momencie, kiedy go skończę, to unikam jednego ataku specjalnego. No, jak zwykle zostało kilkadziesiąt punktów, standard. No niestety ten jeden atak musimy zmarnować na niego. Perseusza. Lecimy dalej. Możemy stworzyć diamencik fioletowy. Niestety, ponieważ teluria na mnie rzuciła swój urok, więc mana ładuje mi się bardzo powoli. Stąd też ten diamencik niestety nas nie załadował do pełnego. Dobra, tu osłabimy. I widzicie, ten dodatkowy leczący robi robotę tutaj.
Tym bardziej, że czwórki leczące mają średnią szybkość ładowania, co jest fajne. Słuchajcie, dlaczego teraz nie wyleczyłem się? Po pierwsze, zobaczcie, Ursyna zaatakowała, dalej się nie leczę. Czekam, aż zaatakuje Jean-Francis. Zobaczcie, każdy z nich ma dwójeczkę przy sobie, czyli zaatakuje mnie dopiero za dwie rundy. Jean-Francis atakując pali, ale dopiero w następnych rundach. Czyli on rzucił na mnie ogień, nic mi to nie zrobiło, teraz się wyleczyłem. Gdybym to zrobił rundę wcześniej, rzuciłby na mnie ogień, każdy z nich z moich zawodników straciłby 300 czy 400 punktów przez jego palenie. Więc to też jest bardzo ważne. Nie spieszcie się, analizujcie, patrzcie, co robi przeciwnik. No i znowu standardowo. Teraz wykończymy sobie te lurie, bo możemy. A jak ściągniemy fronta, to już będzie dużo łatwiej. Chociaż niestety rzucili mi, widzę, oni mają obronę przed niebieskim. Więc te lury jest strasznie ciężko zabić. 3 czy 4 specjalsy wchodzą i to też nie za dużo daje. No ale teraz chyba fioletowym pociągniemy. Ciach, dobra. Pomoc polowa dalej mnie męczy. Pamiętajcie też, że Ursyna najbardziej szkodliwa jest wtedy, kiedy macie pełną energię. Jak macie mało energii, to ona tam ledwo was łechce, więc nie ma co przed nią panikować w późniejszych etapach. Znowu udało mi się podleczyć. Ursyna, zobaczcie. Tam jak ktoś miał słabą energię, to mu tylko 50 punktów zabrała. No dobra, naładowaliśmy się. Znowu mamy już z górki. 3 na 3 zostało. Wykończymy naszego palacza w pierwszej kolejności, bo tak jak powiedziałem, Ursyna potem będzie nam mniej zagrażała. Teraz ją trochę osłabimy. Co my tu możemy zrobić? Zrobimy sobie zielony diamencik. Strzelimy z tego diamencika. Trochę fioletów, ale fioletu już nie mamy, więc już leczenie nic nam nie da kompletnie. Teraz trzeba niestety się liczyć na... O, na szczęście, jak się załadujemy właśnie tak, to już... Najpierw ściągniemy tych 3 potworków z lewej strony, żeby nas nie biły. Dobra. I zwolnimy manę. Tym wybijemy Ursynę Perseuszem. Dobrze jest. No, tu możemy sobie, widzę, nawet niebieski diamencik kolejny zrobić. Elegancko. Ładujemy. Raz, dwa. Poczekamy chwilę, żeby tam jeszcze nadpaliło. Wodą trochę, żeby się poddusiła. I damy welę. Czy diamencik jeszcze potrzebny? Potrzebny. Dziękuję, dobranoc. Kolejne zwycięstwo. Szukamy kolejnej ofiary. Oczywiście, co nam zostało? Został nam zielony kolor, czyli przydał się nam ktoś niebieski z boku. Grazul nie lubię, bo grazul zabiera efekty. Ale żółty jeszcze, mamy. I zielony, dobrze, damy. I zielonego. No zielony dosyć mocny. Akurat tutaj z 2 leczących. Przy czym Tarlak mocno wspierający. Jak się załaduje i są klocki, no to już wykańcza bardzo szybko. No i damy sobie jeszcze tutaj leczącego, ściągającego efekty z przeciwnika. Nie, ze mnie. Oczywiście ważne oddziały, tak jak powiedziałem. Do mocnych atakujących dajemy oddziały atakujące. Tam, gdzie potrzebujemy Tarlaka czy te lurie, to wolę dać przyspieszające manę oddziały. No i jedziemy. O. Znowu niewesoło. Jak widzicie, nic tu wesołego nie wymyślę. Więc idziemy w fiolet. No tutaj nam się coś stworzyło, jakaś drobna szansa, ale to będzie dużo za mało jeszcze. No właśnie, to jest taki przykład, jak nie lecą klocki. O, coś się zrobiło znikąd. Tu usuwając żółte, możemy sobie, już widzę, następnego zielonego pojechać, ale to dalej jest nic, bo już nam teluria zblokowała trochę ładowanie many. Dobra. Tu nas, już nas leją i to mocno. Dobra, spróbujemy w pierwszej kolejności przeatakować te lurie. Co się nie udało do końca. Fiolecik nam się bardzo powoli ładuje, klocków ani fioletowych, ani zielonych nie ma. Pomoc polowa nas wykańcza i usunęli mi lekarza, a co za tym idzie? Jestem w opałach, bo już nie będę miał się za bardzo jak leczyć. Oczywiście jeszcze został mi Tarlak do leczenia. Już nie został mi Tarlak do leczenia. Widzicie, 5 na 3, z czego 2 moich jest bardzo słabiutkich.
Już wykończyli mi najmocniejszą lianę, został średni Elkanen, no ja na szczęście wykończyłem front. 4,5 bym powiedział. Widzicie, to jest seria, która czasami zmienia obraz gry. Teraz z prawej strony, jak walnę 4 zielonymi, to na pewno ściągnę niebieskiego, bo to jest jego słaby punkt. Najpierw telurią trochę obniżymy ładowanie. Dobra, i w tym momencie zostało nas 2-2, tylko dzięki szczęśliwej serii. Niestety oni mają troszkę lepszy skład, bo ja mam kiepskiego leczącego i słabego Elkanena. Tam jest dosyć mocny, bardzo szybki siewca i dodatkowo leczący, który nie dosyć, że leczy, to jeszcze tworzy minionki. No dobra, stwórzmy sobie tutaj diamencik, bo chciałbym sobie ja też zielony zrobić. Teraz jak weźmiemy czerwonego, ale i tak nam się diamencik stworzył na dole, dobrze. A, zostaliśmy tylko z telurią. Marne szanse, ale słuchajcie, nie poddajemy się. Jak będą klocki, to może jakimś cudem to wygramy. Teraz trzeba to mocno, dobrze planować. Telurię odpalać, ona się jeszcze leczy, nie można jeszcze za często odpalać. Dobra, tutaj mamy, wykończymy teraz leczącego i już jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. Ale oczywiście leczący się odradza, jak zwykle, no bo przecież jakby mogło być inaczej. No, drugi raz też się musi odrodzić, przecież to jest, kurde, norma. No, nareszcie. No dobra, mamy telurię na wykończeniu, pomoc polową w nas ładującą i mega szybkiego siewce. Na szczęście piękne klocki idą. Odpalamy telurię. Teraz muszę spowodować, żeby teluria się trochę podładowała, bo jakbym teraz przywalił w siewce czymś i go nie zabił, on by się załadował, to by mi ją wybił. Natomiast staramy się omijać. Drugiego zrobimy sobie minionka, co nas trochę ochroni przed tym atakiem. Tak jak powiedziałem, ale prawie 2 minionki wywalone. Dobra, dajemy kolejnego minionka. Chociaż jeszcze się chyba troszkę podleczę. Specjalnie teraz nie użyłem jeszcze tego minionka, żeby potem w późniejszym czasie mocniej się poleczyć. O, teraz leczenie mi się wyłączyło, to jest z powrotem pach. Odpalamy, żeby on mi się leciutko leczył. Co tu robić? Dobra. Ach, odpaliły mi się zielone. Ale dobrze, dobra seria poszła. Przeżyjemy ten atak też. Plusem jest to, że ja mam coraz więcej energii, a przeciwnik coraz mniej, więc 5 minut zostało do końca gry. Jeszcze kolory się pięknie układają. No tutaj ta wygrana naprawdę szczęśliwa dzięki jednej kaskadzie klocków, która wymiotła chyba 3 przeciwników, bo już było 5-2 dla przeciwnika. Dużo szczęścia. Zostało 10 minut do końca wojny. U mnie 2 się nie pojawiło, więc już wiemy, że tą wojnę przegramy, więc tutaj nie ma co szaleć. Ale cóż, przeatakujemy kolejnego żółtym kolorem, który u mnie jest mocny. Zaraz przy froncie jest kolor fioletowy, więc ten żółty tutaj się sprawdzi jak najbardziej. Kogo sobie damy jako dodatkowego? No, tu leczącego sobie damy oczywiście. Sabinka ściąga efekty z przeciwnika, Divika ściąga ze mnie, więc pomaga mi to. Vivice damy szybką manę, żeby mi się jak najszybciej ładowała, bo ona ma wolne ładowanie. Tak samo damy Onatel szybką manę, natomiast atakującym, czyli Posejdonowi i Johnowi, damy wzmocnienie ataku, żeby mocniej łechtali przeciwnika. No i lecimy, zobaczymy co. Och, żółtych jak rzadko na początek, pięknie. 3 klocuszki, kolejne 3. No. Tutaj ściągniemy sobie, żeby żółtym podejść, pięknie. Komputer jak zwykle mądrze Vivikę ściąga na początku, to jest standard. Ale oczywiście się odradza. Kolejny, zobaczcie, 3 zawodnik mi się odradza tutaj. W każdej prawie grze, gdzie jest odrodzenie, tam oni się mi odradzają. To jest często, natomiast ja u siebie prawie w ogóle nie obserwuję, żeby mi się moi odradzali. Udało mi się odpalić Vivikę. Normalnie bym zaatakował teraz Kunhena, natomiast ponieważ ten ma mało odrodzenie, to zaatakujemy jego. No pewnie jeszcze co, może jeszcze raz się odrodzi. No, Bogu dzięki nie. Ale z tym odradzaniem to po prostu są jaja po stronie przeciwnika. To jest jakby norma. Dobra, trzeba by tutaj się trochę podleczyć, więc damy fiolecik. Tutaj przeciwnik raczej będzie miał ciężki orzech do zgryzienia w tej chwili, bo ja się podleczę, a jemu został tak naprawdę jeden dobry atakujący. Onatel też jest dobra, ale pamiętajcie, że Onatel nie jest dobra na skraju. Wykańczamy najgroźniejszego przeciwnika, czyli w tym momencie siewce
Tu chyba wystarczy na niego klocek, więc nie będę marnował Jona. Jonem sobie walnę, czy Johnem, jak kto woli. Jonem, Johnem. Przypnijmy Vonatel. Teraz ona jest moim celem. Spowolnimy jej ładowanie many. Poczekamy na jakieś żółte. Widzę, że tutaj plansza akurat jest łaskawa dla mnie. Pięknie. Dobra, trzy żółte w puste miejsce, to nam naładuje wszystko właśnie. Czyli znowu leczenie. Poseidon. Czym tam? Myślę, że wystarczy. Vonatel, nie trzeba tutaj Johnem walić. No i skupiamy się na ostatnim Kunhenie, który już kompletnie nie jest zagrożeniem. On może tylko wydłużyć walkę, ale w momencie, kiedy ja mam trzech atakujących, to nic tu nie skóra. My się będziemy powoli ładowali. Zużyjemy sobie diamenciki. O, jeden, drugi, ładowanie. Dziękuję, dobranoc. Na moje oko jest po walce. Podleczymy się, żeby wkurzyć przeciwnika. Pewnie by się wkurzył, gdyby wiedział, że można wygrać bez straty. Punktów wszystkich będę miał naładowanych na maksa. Nie ma to żadnego znaczenia oczywiście, ale co frajdę sprawia, to sprawia. Dobra, jedziemy. No i ostatnie trzy klocki kończą robotę. Szybka wojna, szybka wygrana, dobre klocki. Tutaj przyzwoite. I tak jak powiedziałem, 5 minut do końca, ostatni atak. Pokażę wam, jak nie atakować znowuż, bo to już i tak nie zmieni wyniku wojny. Czyli zielony normalnie atakuje, to jest taki mój skład dobijający na piątą walkę, albo dobijam, albo zaczynam kogoś, jeżeli mam taką konieczność. To jest 4 jonów i albo Drake Fong wymaksowany, albo Justice wymaksowana. Tak atakuje, natomiast teraz sobie wezmę troszkę inaczej, ustawię sobie monokolor czerwony. Pokażę wam to też, to co na początku, żebyście nie myśleli, że to jest przypadek. To znaczy, nie atakujcie czerwonym kolorem nigdy postaci, w których jest Vela. Vela ma to do siebie, że niszczy czerwonych po prostu na skin. Każdym innym kolorem zaatakujcie, ale nie czerwony. Znaczy, niby dobry skład, w sensie taki bardzo obronny, ale jakby się załadować, to raczej nic mi tutaj nie zrobią, bo każdy dodaje mi energii. To jest typowy skład na to, żeby rozwalić kogoś klockami. Jeżeli te klocki by podpasowały, no to może wygram. Ale czy podpasowały, to już widzicie. Zobaczcie, gdybym miał znowu w swojej taktyce fioletowego leczącego, to pewnie bym się utrzymał dłużej, ale tutaj poszedłem typowo na monokolor. To jest ryzyko grania monokolorem. Bo wprawdzie trzy klocki są, no ale one nic nie zrobiły za bardzo. Spróbujmy dalej, może mi się chociaż jednego uda ściągnąć, no ale jak znowuż czerwone nie lecą. Tu sobie damy. Dalej się nie załadowaliśmy. No, a teluria teraz odpaliła umniejszanie many. Co oprócz tego, że klocki lecą jak widać, to z maną będzie słabiutko. Zobaczcie. Dalej się nie naładowałem. I teraz będą mnie wykańczali. Gra będzie trwała, podejrzewam, do momentu, do którego nie odpali pani Vela. No i właśnie, tak jak powiedziałem, odpaliła Vela i mnie nie ma. Także to, co mówiłem wcześniej. Tak dobierajcie przeciwników pod składy, żeby kolorystycznie wam to pasowało. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nigdy się nie spieszcie podczas ataków, bo tutaj trzeba przemyśleć i czasami szybki ruch jest złym ruchem. Trzecia rzecz, dawajcie zbalansowane zespoły atakujące. To znaczy, nigdy nie atakujcie samymi wolnymi. Ta gra się w ciągu ostatnich roku, może półtorej, bardzo mocno zmieniła i wolne postacie się zdewaluowały. Są nie tak dobre, jak były kiedyś. Teraz najlepsze są postacie szybkie. Przy takim ataku jak ja 4 plus 1, gdzie ten 1 to jest zazwyczaj lekarz w innym kolorze, szybkie postacie robią robotę. Zabijacie przeciwnika głównie klockami, nie zawsze umiejętnościami specjalnymi. One pomagają, jeśli się naładują, ale to nie jest jakby priorytet. Tak, priorytetem są ataki klockami. Dodatkowy kolor leczący, tak jak tutaj widzieliście w jednej czy w dwóch walkach, uratował mi tyłek. I to też jest bardzo ważne. Patrzcie, jakie macie efekty. Jeżeli przeciwnik atakuje was postaciami, które dają efekty na was,
bierzcie Garda, jeżeli macie. On ściąga efekty z was, czyli Wikę z pięciogwiazdkowych, mówię akurat tutaj o czterogwiazdkowych. Jeśli macie przeciwnika, który daje na siebie, wzmacnia siebie bardzo mocno, to bierzcie Sabinę, która też czterogwiazdkowa, mimo że macie pięciogwiazdkowe zespoły, która ściąga efekty z przeciwnika. Zawsze oszacujcie, czym przeciwnik dysponuje. Ja, zobaczcie, dwa razy wziąłem słabe składy i dwa razy dałem dupę, mówiąc krótko. W pozostałych przypadkach, gdzie sobie dobrze to rozplanowałem, mimo że w dwóch chyba przypadkach klocków kompletnie nie było, przetrwałem, wygrałem, zrobiłem na koniec 200, tam nie wiem ile punktów, 240 czy 250 było pokazane, więc da radę, ale też dzięki temu, że ja naruszyłem przeciwników, to słabsi u mnie w sojuszu mogli podobijać i też sobie punkty naklepać. Ile punktów? 227. Zrobiłem 227 punktów. Szału nie ma, ale tragedii też nie. Jeśli każdy z waszego sojuszu zrobiłby 230 punktów, no to mielibyście 6600, 6800 punktów, no to jest praktycznie każda wojna wygrana. Trzymam za was kciuki, mam nadzieję, że trochę ten film pomógł. Jeśli tak, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Dzięki serdeczne. Następny filmik, jaki nagram, będzie bardziej dla początkujących. Pozdrawiam.